Serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj mamy że dzisiaj pan prezydent Polski z panią prezydentową jest gościem Czarnogóry. To jest pierwsza wizyta prezydenta Polski w Czarnogórze od naszej niepodległości. I ta wizyta dzisiaj daje znaczący wpływ. Po pierwsze chcę powiedzieć, że nasze stosunki są bardzo przyjacielskie, że współpraca jest otwarta i owocna i że mamy partnerstwo w obrębie NATO bardzo dobre. Czarnogóra jest wdzięczna dla Polski na rozumieniu naszych europejskich aspiracji i bardzo cennej pomocy, żeby dotrzeć te cele. Także chcę powiedzieć, że Polska nie jest tylko poświęcona dla Czarnogóry, ale dla całego Bałkanu. I jesteśmy wdzięczni, że w Warszawie dobrze rozumieją ważność nie tylko stabilności regionu, ale i stabilność na całej Europie. I że jest polityka rozszerzenia Unii Europejskiej w bardzo wysokim poziomie. Dzięki temu Czarnogóra została swoje cele, aspiracje do NATO i też jest na pierwszym miejscu na wejściu do Unii Europejskiej i mamy nadzieję, że będziemy jako pierwszy kraj, który wejdzie. Jesteśmy także, że stabilność naszego regionu i aspiracje do Unii Europejskiej jest równe. I to jest dobrze, żeby to zrozumieć i tutaj, ale i nasi goście, ale i nasi partnerzy w NATO i w Unii Europejskiej. Wierzymy, że droga do Unii jest droga prosperyteta Bałkanu Zachodniego i jest akceptacja tego systemu europejskiego. I także my tutaj naszą politykę po prostu patrzymy w tym kierunku. Pozwólcie mi, że pan prezydent Duda i ja bardzo szczegółowo rozmawialiśmy o aspekcie regionalnym i jesteśmy tutaj na ten temat bardzo, mamy taki sam staw. Rozmawialiśmy o stosunkach bilateralnych, jak już powiedziałem, obustronnie to mamy cenną tą naszą współpracę i chcemy kontynuować w obronie, w systemie obrony, a zwłaszcza w systemie kultury. Nasze dwóch uniwersytety są w współpracy od 2000 roku, ale także mamy podpisaną umowę i jesteśmy w końcowej fazie zakończącej memorandum do podpisania, żeby podpisać międzykrajowy. I bardzo ważne jest, że myślimy, żeby naszą współpracę gospodarczą rozwinąć. Spółki polskie są tutaj, one się rozszerzają cały czas. Jedna z polska spółka chce kupić czarnogórską spółkę. Teraz przede wszystkim są w sferze górnictwa, ale i w drugich szeregach też, żeby rozwinąć. Dzięki LOT-u mamy most i powiązanie pomiędzy Polską a Czarnogórą. Przede wszystkim turystyka jest rozwinięta i to jest nasz cel, że i przeczytałem dane, że do 2025 roku 20 milionów Polaków będzie podróżować poza granicami i my jesteśmy zainteresowani, żeby kawałek tego tutaj przyjechało. Mamy bardzo dobre nasze turystyczne potencjały. Generalnie mówiąc, stosunki są bardzo dobre. Potencjał do ich rozszerzenia jest bardzo inspirujący. Jest bardzo inspirujący i wierzę, że dzisiejsze rozmowy doprowadzą do tego, że będziemy razem myśleć, jak ten potencjał rozwinąć. A jestem pewny, że ta wizyta sama po sobie będzie
też krok do wzmocnienia tych stosunków przyjacielskich i naszych stosunków międzypaństwowych. Ekscelencjo, panie prezydencie, szanowni państwo, przede wszystkim chcę podziękować za zaproszenie i podkreślić, że ogromnie się cieszę, że w 15. rocznicę nawiązania pomiędzy naszymi krajami stosunków dyplomatycznych mogę wraz z żoną przybyć tutaj, być z oficjalną państwową wizytą w Czarnogórze. To jest dla nas po pierwsze wielka radość, po drugie wielka przyjemność, po trzecie niezwykle ważna i ciekawa sposobność do tego, żeby porozmawiać z panem prezydentem o najważniejszych sprawach dotyczących Europy, przede wszystkim w kwestii bezpieczeństwa, jak również i współpracy pomiędzy naszymi krajami. W zakresie tej współpracy i w ogóle w zakresie współdziałania generalnie pomiędzy naszymi krajami jedną rzecz trzeba podkreślić absolutnie grubą linią. Otóż nie ma żadnych kompletnie konfliktów, nie ma żadnych negatywnych aspektów współistnienia naszego, to znaczy Polski i Czarnogóry, więc to jest na pewno pierwszy bardzo ważny sygnał. Nie mamy żadnych sporów, mamy tylko wspólne interesy, które chcemy realizować. Cieszę się ogromnie z tego, że coraz więcej polskich turystów przybywa do Czarnogóry i spędzają tutaj wakacje. Te tereny, tutaj Bałkany Zachodnie i na północ od Bałkanów Zachodnich, Chorwacja, Słowenia są bardzo dobrze znane Polakom. Wiem, że przed COVID-em ponad 180 tysięcy polskich turystów już w lecie odwiedzało Czarnogórę. Powiem otwarcie, to nie jest jakaś wielka liczba z punktu widzenia tego, że jest nas 38 milionów w sumie mieszkających w Polsce i jeszcze 20 milionów poza granicami na całym świecie, więc myślę, że ten potencjał, który tutaj drzemie w Czarnogórze, jeżeli chodzi o możliwości wypoczynkowe Polaków, jest znacznie większy i liczę na to, że w najbliższych latach uda nam się z panem prezydentem zintensyfikować tą współpracę, promując wypoczynek właśnie w Czarnogórze i warunki, jakie państwo tutaj stwarzacie. Mam nadzieję, że polskich turystów będzie coraz więcej, że także i Czarnogóra będzie Polakom coraz lepiej znana. Dziękuję, że pan prezydent podkreślił tutaj wkład polskiego lotu w to, żeby popularyzować kierunek Czarnogóry. Oczywiście ta liczba lotów została niestety ograniczona w stosunku do 2019 roku poprzez pandemię koronawirusa, ale ja liczę na to, że te loty z powrotem powrócą do rozkładu i że w związku z tym ta liczba turystów przybywających tutaj do Czarnogóry będzie coraz większa. Cieszę się także, że polskie firmy inwestują. Chciałbym, żeby tych inwestycji polskich było coraz więcej. Bardzo na to liczę. Nie mam żadnych wątpliwości, że potencjał rozwojowy Czarnogóry jest ogromny. Natomiast w kwestiach politycznych przede wszystkim zaprosiłem pana prezydenta do odbycia wraz z małżonką wizyty w Polsce. Mam nadzieję, że będziemy mogli wtedy w Warszawie razem zorganizować forum gospodarcze, które z jednej strony będzie promowało Czarnogórę jako miejsce, które warto odwiedzić, ale z drugiej strony przede wszystkim będzie promowało właśnie to, aby się z Czarnogórą związać gospodarczo, aby tutaj inwestować, aby tutaj prowadzić biznes. My dzisiaj w tym sensie politycznym mamy takie dwa główne w aspekcie międzynarodowym tematy z panem prezydentem. To jest po pierwsze nasza sojusznicza współpraca w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, a więc dbałości o bezpieczeństwo Europy i świata, bo przecież sojusz ma wymiar światowy. To raz, a dwa kwestia, mam nadzieję, wierzę w to głęboko, przyszłego współistnienia w Unii Europejskiej. Tu jeden element chcę podkreślić z całą stanowczością. Polska absolutnie popiera aspiracje europejskie Czarnogóry. Podpisujemy się pod tym, jak to się mówi, u nas dwoma rękami, aby Czarnogóra stała się pełnoprawnym, pełnym członkiem Unii Europejskiej. Muszę powiedzieć w swoim osobistym imieniu, że nie bardzo rozumiem politykę przede wszystkim tych wielkich państw Unii Europejskiej, myślę przede wszystkim o państwach zachodu Europy, które w sposób ewidentny spowolniły procesy integracyjne dla państw, które aspirują i które są już blisko członkostwa w Unii Europejskiej. Ja z pewnością takim właśnie państwem w tej chwili jest Czarnogóra. W dobie Brexitu, kiedy stało on się faktem, a więc kiedy nastąpiło wyjście z Unii Europejskiej jednego z wielkich państw zachodnich, uważam, że jest
oczywistą odpowiedzią na ten fakt powinno być przyjęcie do Unii Europejskiej nowych państw członkowskich po to, żeby pokazać, że Unia jest żywa i że Unia jest atrakcyjna. Że Unia jest atrakcyjna dla narodów Europy, że Unia jest atrakcyjna dla państw europejskich, że chcą one budować Unię, bo jeżeli myślimy o tym, że Unia ma stać się wspólnie jedną wielką konkurencyjną gospodarką w wymiarze światowym, to musi się ona powiększać, muszą być przyjmowane do niej coraz to nowe państwa, państwa, w których jest energia, państwa, których społeczeństwa mają ambicje, których społeczeństwa się rozwijają, a nie mam wątpliwości, że takim właśnie społeczeństwem jest społeczeństwo Czarnogóry i w związku z tym przyjęcie Czarnogóry do Unii Europejskiej dla mnie osobiście jest czymś całkowicie naturalnym, co powinno nastąpić natychmiast. Dlatego bardzo mocno podkreślam, Polska jest absolutnie i pozostaje zwolennikiem polityki otwartych drzwi Unii Europejskiej, gdzie Czarnogóra jako lider tej części Europy, lider Bałkanów Zachodnich, jeżeli chodzi o integrację ze strukturami szeroko pojętego Zachodu, już aktualnej integracji z Sojuszem Północnoatlantyckim, bo jest dzisiaj członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i wierzę w to w niedługim czasie integracji w ramach Unii Europejskiej. Odgrywa niebagatelną rolę, także dając przykład innym narodom i społeczeństwom tutaj w tym regionie, jaki powinien być kierunek rozwojowy i jaki kierunek rozwojowy jest najbardziej pozytywny właśnie dla społeczeństw, dla narodów, przede wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak również wzrastającego poziomu życia, bo mogę zapewnić, że z tym to jest związane. O tych sprawach rozmawialiśmy z panem prezydentem. Mówiliśmy oczywiście o problemach bezpieczeństwa tutaj na Bałkanach Zachodnich. No, proszę Państwa, no, rozmawiało ze sobą dwóch prezydentów, którzy doskonale wiedzą, o czym mówią, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, bo pierwsza wojna światowa w XX wieku rozpoczęła się od zamachu na arcyksięcia Ferdynanda w Sarajewie, a druga wojna światowa rozpoczęła się od ataku hitlerowskich Niemiec na Westerplatte w Gdańsku i zbombardowania Wielunia w Polsce. W związku z powyższym tu się zaczęła pierwsza wojna światowa, a u nas zaczęła się druga wojna światowa. Więc jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i dbanie o bezpieczeństwo, z panem prezydentem doskonale wiemy, o czym rozmawiamy. I w tym kontekście mówiliśmy zarówno o wszystkich zjawiskach, które tutaj na Bałkanach Zachodnich dzisiaj mają miejsce, ale mówiliśmy również o kryzysie, który dzisiaj dotyka nasz region. Myślę przede wszystkim tutaj opisywałem panu prezydentowi w szczegółach, jaka dzisiaj sytuacja jest na granicy pomiędzy Polską a Białorusią, gdzie reżim białoruski wpycha migrantów, których sam do siebie zaprosił, wydał im wizy, zapewnił możliwości połączeń lotniczych. Oni przylecieli do Mińska jako goście Białorusi, tymczasem władze białoruskie, reżim białoruski, używając do tego umundurowanych sił białoruskich, spycha tych ludzi, traktując ich całkowicie przedmiotowo na polską granicę, gdzie dochodzi do zamieszek. My jako kraj członkowski Unii Europejskiej, my jako kraj członkowski w ramach Unii Europejskiej, także i strefy Schengen, mamy obowiązek bronienia europejskiej granicy, zwłaszcza przed migracją nielegalną, a migracja, która chce wejść do kraju poza otwartymi przejściami granicznymi, z całą pewnością jest migracją nielegalną. W związku z powyższym, proszę Państwa, no, wykonujemy swój europejski obowiązek i jestem wdzięczny panu prezydentowi tutaj po pierwsze za zrozumienie, po drugie za wsparcie, po trzecie rozmawialiśmy o tym również z punktu widzenia właśnie bezpieczeństwa, także tego militarnego. Ja zapewniłem pana prezydenta, że dzisiaj żadnego militarnego, czytelnego niebezpieczeństwa nie ma w tym kontekście, że jest to problem rzeczywiście no, spychanych wprawdzie na naszą granicę przez siły militarne, ale jednak osób, które są osobami cywilnymi, mówię tutaj o migrantach, gdzie ich nielegalne wejście na obszar strefy Schengen i Unii Europejskiej i Polski jest dzisiaj bronione przez siły również mające profil cywilny, czyli polską policję i straż graniczną. Wojsko uczestniczy tam tylko jako dodatkowe zabezpieczenie, więc problemu militarnego dzisiaj nie ma, ale proszę pamiętać o tym, że jest to blisko granicy Polski z Litwą, a więc jest to blisko strategicznego miejsca, jakim jest Przesmyk Suwalski, jedyny pas lądu nie bardzo szeroki, który łączy państwa bałtyckie z resztą Unii Europejskiej i NATO, w związku z czym jest to miejsce strategiczne i z całą pewnością Sojusz Północnoatlantycki powinien dzisiaj zwracać na to uwagę i bacznie obserwować i cieszę się, że jesteśmy przez Sojusz Atlantycki
Północnoatlantycki dzisiaj także i wspierani, że państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego wraz z sekretarzem generalnym NATO są solidarne wobec nas i doskonale rozumieją i wspierają naszą postawę tutaj dopełnienia zobowiązań międzynarodowych, przede wszystkim tych zobowiązań właśnie związanych ze strzeżeniem granicy. To były główne tematy, o których rozmawialiśmy z panem prezydentem. Ja chcę tylko podkreślić, że cieszę się, że mogę po raz kolejny jako prezydent Rzeczypospolitej wspierać Czarnogórę wraz tutaj ze mną, z moją delegacją. Przyleciał kolejny transport szczepionek przeciwdziałających koronawirusowi. Mam nadzieję, że od tej strony będzie wzmocniona dzięki temu odporność społeczeństwa czarnogórskiego. To jest 60 tysięcy kolejnych szczepionek, które przyleciały razem z nami. Cieszę się, że mogłem je dostarczyć. Proszę Państwa, zapewniłem również Pana Prezydenta, że nasze przyszłoroczne przewodnictwo w OBWE to jest czas, kiedy Czarnogóra może na Polskę liczyć. Zapewniłem generalnie pana prezydenta o tym, że we wszystkich sprawach związanych z bezpieczeństwem, z naszym wspólnym członkostwem w Sojuszu Północnoatlantyckim, jak również i europejskimi aspiracjami Czarnogóry, pan prezydent może zawsze na mnie liczyć jako prezydenta Rzeczypospolitej. Także pozostajemy w bezpośrednim kontakcie i zapewniam państwa, że będę też ze swojej strony czynił wszystko, żeby te aspiracje Czarnogóry zostały jak najszybciej zrealizowane. Dziękuję. U składu z protokołem prezydencji chcę odpowiedzieć. Zgodnie z protokołem, panie prezydencji odpowiedzą na po dwa pytania. Polska. Chciałabym zapytać pana prezydenta o to, jak ważne jest wsparcie kraju w tej części regionu, jeżeli chodzi o to, co dzieje się przy granicy polsko-białoruskiej i pana prezydenta Czarnogóry, czy nie obawia się rozszerzenia tych działań hybrydowych także na inne państwa. I dopytać jeszcze pana prezydenta Andrzeja Dudę, bo przed naszym wylotem do Podgoricy rozmawiał pan prezydent także z prezydentem Niemiec, z Frankiem Walterem Steinmeierem, czego dokładnie dotyczyła ta rozmowa i czy też była reakcją na inną rozmowę Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką, który przecież nie jest uznawanym przywódcą przez środowisko międzynarodowe. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, no jest sprawą oczywistą, że jestem zainteresowany jako prezydent Rzeczypospolitej państwa członkowskiego Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak również państwa europejskiego, nie tylko w znaczeniu Unii Europejskiej, ale Europy w ogóle, w tym, aby znaleźć zrozumienie i wsparcie ze strony państwa członkowskiego Sojuszu Północnoatlantyckiego, jakim jest Czarnogóra, i państwa również leżącego w Europie, tak jak i my, jakim jest Czarnogóra. Więc jest dla mnie ważne to, że mogłem panu prezydentowi przedstawić w szczegółach tą sytuację, która dzisiaj jest na polsko-białoruskiej granicy, przedstawić w szczegółach także uwarunkowania, jak i wszystkie te elementy, które w sposób bezpośredni lub pośredni z tą sytuacją się łączą, czy też które z tą sytuacją można łączyć, jak również także i wynikające z tego potencjalne możliwe niebezpieczeństwa. To zrobiłem dzisiaj w trakcie naszej bardzo długiej rozmowy w cztery oczy z panem prezydentem i tak jak powiedziałem, cieszę się, że znalazłem tutaj zrozumienie i że pan prezydent otwarcie powiedział, że absolutnie Czarnogóra stoi tutaj we wsparciu dla nas jako także i państwa członkowskiego Sojuszu Północnoatlantyckiego i że ta kwestia bezpieczeństwa ma tutaj znaczenie fundamentalne. Natomiast jeżeli chodzi o moją rozmowę z panem prezydentem Republiki Federalnej Niemiec, Frankiem Walterem Steinmeierem, rozmowa z panem prezydentem jako taka nie jest niczym nadzwyczajnym, bo ja z panem prezydentem nie tylko spotykam się często, ale też bardzo często z nim rozmawiam przez telefon. Nie tak dawno mieliśmy poprzednią rozmowę. To są z reguły długie rozmowy. Ta wczorajsza akurat taka długa nie była. Przedstawiłem panu prezydentowi, jaka jest sytuacja na naszej zachodniej granicy, na naszej wschodniej granicy, granicy z Białorusią i jak my ją postrzegamy i powiedziałem panu prezydentowi, że z uwagi na oczywiste kwestie naszych zobowiązań europejskich, my tej granicy po prostu będziemy bronili i koniec. I tutaj może być spokojny, że my nie odpuścimy tej obrony granicy, bo my rozumiemy, jakie są nasze obowiązki w ramach Unii Europejskiej i będziemy je realizowali. Zapewniłem także pana prezydenta o tym, że jesteśmy gotowi do udzielania pomocy humanitarnej. To dlatego właśnie chcieliśmy wysłać na Białoruś kolejne konwoje z pomocą humanitarną dla migrantów, ale niestety nie zostały one przez reżim białoruski wpuszczone i utknęły na przejściach granicznych, ale wszystkie te
te rzeczy, które były w ramach pomocy na Białoruś wiezione, znajdują się bardzo blisko granicy i w każdej chwili, jeżeli tylko będzie to możliwe, mogą zostać dostarczone migrantom po tamtej stronie granicy. Natomiast przede wszystkim również udzielamy pomocy wszystkim tym, którzy na polską stronę granicy przeszli, bo oczywiście biorąc pod uwagę, że granica ma kilkaset kilometrów, takie sytuacje się zdarzają, ale do tej pory żadna wielka grupa migrantów, zwłaszcza działając w sposób siłowy, tak jak to się dzieje w ostatnich dniach, niestety, że dochodzi na granicy do zamieszek, wejść na teren Polski nie zdołała, za co jestem ogromnie wdzięczny naszym funkcjonariuszom, Straży Granicznej, Policji, jak również wspierających im żołnierzom, że no te obowiązki swoje wynikające ze służby dla Rzeczypospolitej, ale także z wykonywania naszych zobowiązań europejskich realizują. Oczywiście nawiązałem również do kwestii rozmów, które są ostatnio prowadzone. Przede wszystkim myślę w tym momencie o rozmowach, które, jak wszyscy wiemy, prowadziła pani kanclerz Angela Merkel w ciągu ostatnich dni. Tutaj no, powiedziałem panu prezydentowi, że krótko mówiąc, Polska nie uzna żadnych ustaleń, które zostaną podjęte, jak to się mówi, ponad naszymi głowami, że jeżeli ma dojść do jakichś ustaleń, które miałyby być dla Polski, dla polskich władz wiążące, czy które polskie władze miałyby w jakiś sposób wykonywać, to owszem, ale to będą ustalenia, które są podjęte wyłącznie przez nas. To znaczy przez nas, jeżeli w tych formatach, w których my bezpośrednio uczestniczymy, w których Polska bezpośrednio jest reprezentowana na odpowiednim dla danego formatu poziomie i że w związku z tym żadnych innych ustaleń po prostu nie uznamy i nie wypełnimy ich, bo nie będziemy wykonywali niczego, co jest podjęte poza nami. Jesteśmy suwerennym państwem, które ma prawo samo decydować o sobie i będziemy to prawo egzekwowali w sposób bezwzględny. W związku z powyższym, no, pan prezydent mi powiedział, że rozmowa pani kanclerz Angeli Merkel zarówno z prezydentem Putinem, jak i z panem Łukaszenką, co osobiście wzbudziło moje zdumienie, bo rzeczywiście nikt z poważnych przywódców do tej pory z panem Łukaszenką, który sfałszował wybory prezydenckie, nie rozmawiał, ale że te rozmowy dotyczyły wyłącznie przedstawienia niemieckiego stanowiska twardego, gdzie mieli być skłaniani do tego, aby odstąpić absolutnie od atakowania granicy, aby zaprzestać generowania tego kryzysu, zaprzestać tego hybrydowego ataku na granicę Unii Europejskiej. Ja zwracam uwagę na tą kwestię granicy Unii Europejskiej, bo przypominam państwu, że to nie jest tylko atak na polsko-białoruską granicę. Tam to wszystko zaczęło się od ataków na białorusko-litewską granicę, bo przecież taki był początek. Była atakowana także granica białorusko-łotewska. W związku z powyższym w rzeczywistości jest to po prostu atak na granicę Unii Europejskiej, który w tym momencie akurat skoncentrowany jest na tej części granicy Unii Europejskiej, która znajduje się pod naszą polską ochroną. Ale w gruncie rzeczy my po prostu realizujemy nasze europejskie zobowiązania i mam nadzieję, że cała Unia Europejska, wszystkie państwa członkowskie i instytucje Unii Europejskiej będą w sposób absolutnie jednoznaczny tutaj solidarne z Polską i z naszymi działaniami, które prowadzimy, powtarzam jeszcze raz, realizując swoje zobowiązania wynikające z członkostwa w Unii. Traktujemy nasze członkostwo w Unii poważnie, jak również traktujemy poważnie wszystkie zobowiązania, które na siebie przyjęliśmy i liczymy na to, że będziemy także i poważnie traktowani. Pozwólcie, że ja odpowiem na Pani pytanie, że nie jest dowolnie precyzyjnie, jak się powie, że istnieje strach i obawa od rosyjskiego hybrydowego. My żyjemy w tym nie od wczoraj. My żyjemy już w tym od przynajmniej 6 lat. Cel tego hybrydowego wpływu na ten region jest, żeby zapobiec euro i euroatlantycką integrację Bałkanu Zachodniego. W międzyczasie ten wpływ został mocniejszy i to, co jeszcze ważniejsze jest, żeby powiedzieć, że ten front jest twardejszy, ponieważ rosyjski wpływ jest za pomocą jakichś krajów z regionu. Jak wiecie, Czarnogóra się zwolniła tego wpływu. Jak pamiętacie, z końcem 2016 roku był tutaj próba takiego uderzenia. W tym się nie było sukcesu. Czarnogóra jest członkiem NATO i Czarnogóra idzie w kierunku wejścia do Unii Europejskiej.
Bez obzira što je u međuvremenu došlo bez względu na to, że tutaj doszło do zmiany rządu, można powiedzieć, że to jest mniej więcej jedna obowiązek, który każdy kraj demokratyczny może mieć, ale mogę powiedzieć, że to, co było cel tego, tych zmian, był, żeby na te adresy w regionie i poza regionem, że można zrobić rewizję tego naszego wejścia do NATO i wejścia do Unii Europejskiej. Jak widzimy, rok później tych zmian nie ma i Czarnogóra jest dokładnie mocno na drodze promocji systemu europejskiego i wejścia do Unii. I kończąc, potrzebne jest, że Unia Europejska i NATO, żeby podnieść swój głos i jak coraz częściej mówić, że Bałkan Zachodni jest częścią Europy i że to jest cel primarny i ich rola, żeby tutaj pomóc. Mogą być takie rozmowy, mogą być odwracalne do tych, którzy chcą zmienić cel strategiczny tej części Europy i którzy chcą mieć swój wpływ przede wszystkim na pozaeuropejskich platformach, żeby się przeciwnić europejskim systemie. Z czarnogórskiej strony, serwis publiczny, pytanie dla pana prezydenta. W sprawie tej afery, gdzie jest pana imię i mamy informację, że jest przedmiot w prokuratorze. Czy miał pan jakiekolwiek kontakty? I tak samo jak pani, ja też mam informację, że przedmiot jest w prokuraturze i bardzo się cieszę, że tak szybko zrobiono tą. I zawsze, jak i do tej pory, się odezwie na wezwanie prokuratury i tak powiem, że tak jest, po prostu tak ma być, że każdy, że tutaj ma być sprawiedliwość. Na ten temat wszystko już powiedziane. Słyszeliście komentarz z kabinetu prezydenta, że to jest afera, która jest skonstruowana. Ja nie wiem osoby, o których mówiłem i nie miałem żadnych stosunków do tych osób. Jak tak samo jak pani, przeczytałem o banku, który też dała swoje oświadczenie, że te osoby nie są ich klientami, także powiem, że to jest falsyfikat w 100%, ale powtórzę jeszcze raz, że to nie jest rzadko i to zawsze jest taka praktyka, zwłaszcza w politycznej części naszej czarnogórskiej aferze, gdzie się chce subwersywnie konstruować afera i że się chce po prostu publiczność iść w kierunku w tych afer, a nie problemach, które są tutaj. A dzisiejsza jest taka rzecz w Czarnogórze, że mamy rząd, który w ogóle się nie ma do czynienia i ten rząd po prostu nie ma odpowiedzi na żadne problemy i po prostu chcą skontrolować takie afery. I mogę przypomnieć, że takie afery mieliśmy i wcześniej i logicznie, bez żadnych kłóceń, zawsze jestem ja w środku tych afer, bo zawsze jest cel tych afer, żeby zminimalizować to, co my robiliśmy w poprzednich latach, ale nie tylko jak mamy rozmowy z dzisiejszym gościem, ale zawsze domete, które Crna Gora ostvarila i od 90-tych do niezawisłości, a posebno od niezawisłości od danas, ale dakle imamo naravno jedan jak politički pokret koji pokušava sve to diskredituje, a onda je logično i da sam im ja privlačna meta. Tu jest zawsze ma mnie za cel, który jest personifikacja tych czasów poprzednich i nie mam z tym problemów, bo zawsze wierzę, że tylko jest potrzebne kilka dni, żeby te afery jedna za drugą się rozpłynąć. I nie wspominając już Pandora papiery i za kilka dni nie będą też wspominać tą aferę z Albanii, ale to, co chcę powiedzieć z Państwem tutaj, że z tego bogatego repertuaru, tych afer, które mieliśmy,
rekao, jak posebno adres, koji je specifizujući, jak mediji, koji je servis publični, že bi coš naučić, že bi naučić, ali nije, on nije naučić, tylko zavše včonga tom, poprostu, jak ribka, i chce bić jakiś ribak, koji postavi takie... Na što konkretno mislim, u toj priči. I co chcę powiedzieć w tej historii, to tak to, że jedna i tutaj mamy właścicielskie stosunki prezydenta Czarnogóry z jedną z banków, a wystarczy, że ktoś wejdzie do komputera na internet i kliknie i zobaczy i sprawdzi wszystko, że ja w trakcie swego pozbawienia polityką 3 razy nie byłem politycy i chciałem się bawić biznesem. Tam też zobaczycie, że ja założyłem spółkę, że ta spółka kupiła akcje, udziały w tej tego banku i potem sprzedała i zobaczycie, ile zapłaciłem podatku i zobaczycie, że ja zgasiłem tą spółkę i że ja już 8 lat nie mam nic do czynienia ani z tym bankiem, ani z tą spółką i to wszystko tam jest zapisane. Ale zawsze jest ważne, żeby prezydenta w to włączyć, ale to wszystko jest częścią interpretacji bałkańskiej i interpretacji mediów i teraz widzimy, jak mamy dobrze z tego, że zmieniliśmy rząd i codziennie widzimy, jak mamy z wolnością mediów, ale to musi tak być i to musi iść tak, żebyśmy doszli do poziomu, gdzie będziemy mieć wolność mediów i że ktoś, kto chce powiedzieć, nie może pić do tego poziomu, że może kłamać, ale myślę, że będziemy mieć poważniejsze społeczeństwo, ale ja chcę tym powiedzieć, żeby zrozumieć. Grzegorz Urbanek, Polsat. Panie prezydencie, to będzie pytanie w kontekście bezpieczeństwa, właściwie nowelizacji ustawy o ochronie granicy. Ta ustawa jest procedowana w polskim parlamencie. Jak pan prezydent ocenia założenia tej nowelizacji ustawy i czy jakby pan odpowiedział także na argumenty opozycji, takie zarzuty, że jest to de facto przedłużenie stanu wyjątkowego i budzi to wątpliwości konstytucyjne? Dziękuję. Zawsze podkreślam, że z punktu widzenia prezydenta ocena ustawy następuje w momencie, kiedy ustawa wychodzi z parlamentu i trafia do prezydenta, tak? Kiedy prezydent ma 21 dni czasu na to, żeby podjąć decyzję, co dalej z ustawą zrobi. Wtedy prezydent ocenia ustawę, bo wtedy ta ustawa rzeczywiście jest tej ocenie poddana. Dopóki ustawa z parlamentu nie wyszła, dopóty może się wszystko zdarzyć. Może w ogóle z parlamentu nie wyjść, mogą posłowie przyjąć poprawki, może być w związku z tym ta zmieniana w stosunku do pierwotnego przedłożenia, więc na ocenę prezydencką jest za wcześnie. Ja mogę generalnie tylko powiedzieć tyle, że każdy chyba widzi, że jest rzeczywiście potrzeba ochrony granicy i że trzeba na tej granicy stworzyć pewne szczególne warunki, tak żeby mogła ona być strzeżona jak najlepiej. To znaczy z jednej strony, żeby było tam jak najbezpieczniej dla tych, którzy tam zamieszkują, a więc dla mieszkańców terenów przygranicznych. Po drugie, żeby w jak największym stopniu zabezpieczyć samą granicę jako taką, umożliwiając funkcjonowanie służb, dla których to jest zadanie. No i również umożliwiając bezpieczny dostęp osobom trzecim, w tym wypadku choćby dziennikarzom, prawda? Nie ukrywam, że ja jako prezydent też jestem zainteresowany tym, żeby dziennikarze mieli dostęp do granicy, ale chciałbym, żeby mieli dostęp w taki sposób, żeby po pierwsze nie przeszkadzali w strzeżeniu granicy, czyli żeby to strzeżenie granicy mogło być w normalny, odpowiedzialny sposób wykonywane przez podmioty, które są do tego celu przeznaczone czy wyznaczone, a po drugie, żeby sami dziennikarze w trakcie realizacji swoich zadań zawodowych, dziennikarskich, również byli bezpieczni. Mam nadzieję, że ustawa stworzy ku temu warunki, żeby to właśnie w taki sposób mogło funkcjonować, bo to jest dzisiaj bardzo ważne. No, każdy widzi, że sytuacja na granicy dzisiaj pomiędzy Polską a Białorusią jest bardzo specyficzna, wymaga bardzo specyficznych działań i to tworzy specyficzną sytuację. Tyle mogę powiedzieć.
kratko izvolite i završavamo konferenciju. Ana Milačić, Televizija Vijesti. Vi ste, gospodin Đukanoviću, vi ste u odgovoru na prvo pitanje pominjali da je izvršna vlast neučinkovita. Da li će opozicija podnijeti inicijativu za izglasavanje nepovjerenja vladi i ako hoće, kada? Opozicija vida, jak ješ do dimisije dakle, tego rządu v Sejmie, či z ocen, które podałem dla wyników rządu i odpowiedzialność na interesy państwowe Czarnogóry, mam wynik ujemny i ocenę ujemną na te wyniki i podtrzymamy każdą, jeśli będzie jakaśkolwiek interpelacja w Sejmie, jeśli będzie i kiedy będzie procesowana taka inicjatywa i tak jak pani, ja wczoraj też słyszałem, że jeden z subiektów politycznych będzie. Oczywiście nie jest ważne, żeby tylko to zacząć, tylko żeby ta inicjatywa była sukcesem. I dlatego w następnych kilku dniach pomyślimy i w tym momencie, jak będzie procesowana, ona będzie z wynikiem pozytywnym. Dziękuję. Pala. Dziękuję. Pala. Dziękuję. Dziękuję.